Wow! Plakat do szkolnego przedstawienia Maripi! Wygląda małpastycznie! Przybyło akrylowe wsparcie! Tak, farba! Do malowania! Prędko! Zanim Maripi wróci z próby! Namaluję kwiatki. Mogą być stokrotki? Tak, jasne. A tulipany? Tak, tulipany też. A róże? Tak. I fiołki? Możesz namalować każdy kwiat, który chcesz. Dyczo! Malowanie jest świetne! Tak, malowanie! Stopa. Kukin utknął w wiaderku. O, to wcale nie chce zejść. Spróbujmy. Nie, stopa. Cóż, to całkiem oryginalny bucik. Dalej, złaś! A Maripi jest ubrana w piękną sukienkę z kolekcji Prawdziwa Gwiazda Szkolnego Przedstawienia. Moja kariera skończona! Co ja mówię? Moja kariera? Moje życie, a mam tylko 6 lat! Uspokój się i poszukaj pozytywów. Ładnie ci w niebieskim. Przedstawienie już po południu, a moje włosy i sukienka są niebieskie. Co mam teraz zrobić? Zagrać chmurę czy smerfetkę? Przyszłość utonęła właśnie w puszce farby. Racja. Straszny tu bałagan. Ale zaraz to naprawimy. Prędko, przysuń fotel. Co zamierzasz zrobić? Zaufaj mi. Wow. Witaj w salonie piękności Cleo. To znaczy salonie Cleo i Kukina. Przynieś trochę wody, proszę. Woda nie za gorąca? Zgaduję, że raczej nie. Czy życzy sobie pani czegoś jeszcze? Może jakieś czasopismo? Dobry pomysł! Teraz to prawdziwy salon piękności. A tutaj zielony! Pięknie, ale żółty jest lepszy. Zielony. Żółty. Zielony. A ja wolę różowy. Brudne, brudne, brudne! I już. Hej! O, twoje włosy strasznie się splątały. Poproszę odżywkę. Kolejny tulipan. Tulipan. Ej! Maluj po plakacie! Żartujesz sobie? Nie wyszłabym tak nawet na własne podwórko. Jesteś bardzo wymagającą klientką i nie wiem, czy ci się to spodoba. Ale teraz wyglądam tak prześlicznie. Robienie ludzi na bóstwo rządzi.
co? Czy to fan przyszedł mnie odwiedzić? Zrobiliście plakat? Jest wspaniały! Jeszcze chwilka. Gotowe. Dziękuję. Jesteście największymi fanami. A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Fryzjerką! Zabawa? 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 Nie wchodź na mnie! Muszę siusiu! Siusiu, siusiu, siusiu! Trzymaj! Dłużej nie wytrzymam! Mogę się pobawić? Dzięki ku... Nie? Nie! Nie! Bzydko! Kolitas, pięknie dziś wyglądasz! Mogę pograć? Daj mi to i mocno się trzymaj. Co to? Cześć wam, pobawi... Nie, tylko nie bateria. Co jest z wami? Kostiumy. Jestem największym superbohaterem w Kleo tam! Bat Kleo! Nikt się nie oprze moim bat pałeczkom! A to jest Super Kukin, który łapie bandytów i to w super tempie! Jeszcze nie znacie moich supermocy! Jestem Podlerina! Najgorsza z baletnic! Kapitan Pędzel cię powstrzyma! Wszystko, co namaluję, staje się rzeczywistością! Twoje rysunki mnie nie pokonają. Wiele lat temu wpadłem do ścieków i wyszedłem jako Dynomen! Roar! A ty jak się nazywasz? Mam na imię Kolitas. Nie, to nie imię dla Superłotra. Wybierz coś innego. Mogę wybrać? W takim razie Kwiatek. Kwiatek to nie imię dla Superłotra. To Kwiatek. Kwiatek i koniec dyskusji. Dzielni superbohaterowie z Kleo tam, Podlerina, Dinomen i Kwiatek ukradli miejski klejnot. A dzięki niemu możemy rządzić dziećmi na całym świecie. Schowaliśmy go w naszej tajnej kryjówce, w domku na drzewie. Na pewno zaraz go odzyskamy. Prześledźmy nasz plan. Otworzę ich kryjówkę Bad Werbler. Pokonają ich moje rysunki, stworzone super pędzle! I odzyskamy klejnot dzięki super prędkości! Tak! Super bohaterowie nadchodzą! Niech tu przyjdą! Nigdy nas nie pokonają! Ha, 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 ha.
kin. Nie boję się ich. Nigdy nie dostaną klejnotu. Zatrzymam ich moim tańcem. A ja użyję moich szponów. A ja dam im truskawki. Superbohaterowie też je lubią. Klejnot. Odzyskajmy nasz miejski klejnot. Nigdy nie będzie wasz. Założysz się? Bycie superbohaterem rządzi. Tablet. Dałam go Kwiatkowi. A ja dałam go kapitanowi Pędzlowi. Nikt go nie ma. Bawimy się dalej? Tym razem ja chcę być super łotrem. Jaj! Tak! A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Super bohaterką! Tak! Cześć! Widzieliście moją krowę? Jest śliczna i bardzo zabawna. Chodźcie i sami zobaczcie! Pewien farmer farmę miał. Wybaczysz mi. Co zrobić, kiedy kwiatek źle się czuje? Posadzić go? Fascynujące. Spójrzcie na te odłamki. Takie... To był jego dom.
Szkoda, że nie może odrosnąć jak ogon jaszczurki. Nowy dom! To twój nowy dom. Zobacz, ilu masz tu przyjaciół. Ogrodnicy, do doniczek! A ty pilnuj kwiatka, Kolitas. Wybieram słonecznik, bo rośnie w stronę słońca. A ty, który kwiat? Pimpam! Lalki nie rosną w ogrodzie, tylko są na półkach w sklepie. Wybierz kwiat. Tu jest byczo! To naprawdę fajne miejsce! Jest tu słońce, woda i cień! Podoba ci się? Jasne, że tak! To jak życie w parku rozrywki, ale dla kwiatów! I są te mrówki! Cześć! To moja przyjaciółka, tak jak ty. Ma na imię Kwiatek. Tak, to piękne imię. Ogrodnicy, pora na sadzenie. Łopatka. Słonecznik. Konewka. Chyba bardzo chciało mu się pić. Więcej? Łopatka! Słonecznik! Konewka! Łopatka! Słonecznik! Konewka! Łopatka! Słonecznik! Konewka! Łopatka! Słonecznik! Kukin! Proszę, zaopiekuj się nim. Nie, nie rób tego. Nie możesz podgryzać liści. Rozmawiasz z mrówkami? Super! Spójrzcie na te kwiaty. Będą przepięknie pachnieć. Wyjdź! Mamy jeszcze mnóstwo kwiatów do posadzenia. Bycie ogrodnikiem rządzi! Podoba ci się tutaj? O? Zagrajmy! Piłka! Ale super! Grajmy dalej! Zwłaszcza, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę! Ogrodnikiem! Albo szklarzem! Ha 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 ha!
Łyżwy, rękawiczki, kask. Nauczymy cię jeździć. Ups, nie wyszło. Zobaczysz, to wielka frajda. W ogródku. Teraz wszyscy możemy jeździć w spokoju. Chyba Pomidor też potrzebuje lekcji łyżwiarstwa. Co za świetny dzień! A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Łyżwiarką! Kukin! Jeśli będziesz tu malował, nikt nas nie zobaczy.
chodźmy. Autobus zaraz odjeżdża. Pobawicie się z nami? Tak. Dalej. Wesoły autobus jedzie gdzieś, jedzie gdzieś. Radia KPX97, nadającego na żywo w ten wspaniały wigilijny wieczór. Świętujmy wszyscy razem przy dźwiękach tych pięknych kolęd. Zabawek Świętego Mikołaja jest zniszczona i nie pracuje. Powtarzam, fabryka nie pracuje. Co? Ale jak? Dlaczego? Dlaczego? Wszystko to przez ogromny balon. Kukin? Czyli nie będzie żadnych prezentów? I to dla nikogo. Czapka elfa, kredki, wstążka. Pomożemy Mikołajowi zrobić prezenty. O-o! Ostrożnie, duchu! Witajcie w fabryce zabawek. Mamy przed sobą mnóstwo pracy. A narzędzia? Tutaj są. Popatrzcie! Śpiący królik! Ja będę pakować. A gdzie twoja czapka? To są rogi Renifera. W takim razie jestem Reniferem. Jak Mikołaj dowie się, skąd odebrać prezenty? Już wiem! Mikołaju! Prezenty są tutaj! Tutaj! A co, jeżeli nas nie znajdzie? A!
Jesteście byczy. Patrz, nasza fabryka jest najlepsza. Szybko, elfie tete. Potrzebujemy więcej świateł. Bycie elfem rządzi. Zanieśmy mu te prezenty. Jak? Jesteśmy elfami, nie ośmiornicami. Puszczaj pomysł. Chyba mam pomysł. Tutaj, pomidorze. Dobry piesek. Nie zdechł pies, tylko przynieś tutaj. Elfem pomocnikiem!